Jest mi Państwa niezmiernie miło po raz kolejny już gościć u siebie i spotykać się z Państwem w taki sposób. Mam nadzieję też, że nastąpi taki moment, kiedy spotkamy się tak trochę bardziej vis-a-vis. Drodzy Państwo, dzisiaj o nowej maturze. Tak jak zaczęłam już swoją tyradę i nie byłam widziana ani słyszana, to w skrócie przeważnie człowiek boi się nieznanego. Wystarczy jednak, że odczyni kilka zaklęć i mam nadzieję z Państwem tych zaklęć parę dzisiaj zrobić. Okaże się, że nie straszna nam bambioszka lubaja, nie straszny nam testy, nie straszna nam matura lubaja, czyli właściwie jeżeli będziemy wiedzieli jak się zabrać za nowe, to ono będzie wcale nie takie straszne i wcale nie takie nowe. I mam nadzieję, że dzisiaj, kiedy z Państwem będę omawiać zmiany w nowej maturze, również uda mi się dorzucić parę słów o tym, jakby tutaj sobie z tym poradzić, jak wziąć byka za raga, tak żebyśmy jakby wspólnie sobie z tym poradzili. Na początku parę słów o tym, jakim dokumentem jest informator o egzaminie maturalnym. Być może mieli Państwo już możliwość przejrzeć ten dokument, a na pewno znacie też Państwo układ dokumentów poprzednich. A więc jest to ogólnoszczegółowy dokument jak dla mnie, to znaczy jest oczywiście w nim podana pewien wstęp teoretyczny, pewna baza. Zawsze jest oparty o podstawę programową aktualną i również nowa matura, która będzie obowiązywała od roku 2022 do 2023, nie do, przepraszam, ale od tego roku, to jest tak samo jak i poprzednie oparta na modyfikowanej podstawie programowej. Parę rzeczy się zmienia. O tych różnicach będę Państwu mówiła po kolei. Między innymi to, co od razu widać, jest trochę podwyższony poziom. A więc jest to B1 plus B2. Ja będę odnosiła się cały czas do matury podstawowej. Z tego względu, że jest to najczęściej wybierany typ matury, poszerzenie zdawane jest rzadziej. W poszerzeniu jest też jest kilka bardzo fajnych zadań, trudnych, ale fajnych. Jeżeli uda mi się o tym wspomnieć, to wspomnę, ale skupić bym się chciała na arkuszach matury dla poziomu podstawowego. Omówię, tak jak tu podkreślam, wybrane zadania. Podeszłam do tego w ten sposób, że studiowałam, porównywałam informator maturalny, ten przyszłościowy i ten, który jeszcze obowiązywał i starałam się też każde zadanie z tak zwanej nowej matury, po raz kolejny mamy nową maturę, rozwiązać i zobaczyć, na ile proste i oczywiste jest dla mnie rozwiązanie i gdzie mógłby leżeć ewentualny problem. Stąd jakby zastrzegam, że powiem nie o każdym zadaniu po kolei, ale o takich, na których się trochę zatrzymałam. Jeszcze jedno słowo o samym informatorze. Tak jak każdy tego rodzaju dokument, on posiada swoich recenzentów, wymienieni są z tytułu, imienia i nazwiska na ostatnich stronach dokumentu. I tu mam niewielką uwagę, nie podważając oczywiście słuszności recenzji. Bardzo mi się podobają stwierdzenia, które są tam zawarte, że nowa matura sprawdza również umiejętność wyciągania wniosków z informacji zawartej i wyrażonej pośrednio. To jest bardzo ciekawa umiejętność. Jedyne moje jakby zastrzeżenie jest takie, że recenzentami są angliści, romaniści, germaniści. Nie znalazło się w tym gronie ani jednego rusycysty, a szkoda, bo oczywiście, że pewna matryca nowej matury jest wspólna dla języków nowożytnych, niemniej jednak zawsze warto zwrócić uwagę na specyfikę danego konkretnego języka. I o tych takich specyficznych rzeczach będę jeszcze wtedy, kiedy przejdę do konkretów, mówiła. Nowa matura i podstawa programowa. Oczywiście, tak jak wspomniałam, egzamin maturalny jest sprawdzeniem, na ile uczeń opanował
pewne wytyczne zawarte w podstawie programowej dla kształcenia ogólnego i są to podstawy programowe 3.1p, 3.1r i dla dwujęzycznych grup ostatnia wymieniona. To, co znajdą Państwo oprócz jakby zapewnienia, że nowa matura będzie oparta na podstawie programowej i tak rzeczywiście jest, to jest też dokument, który pozwoliłam sobie tutaj skopiować kawałeczek, do tego się odniosę, zakres środków gramatycznych. To jest bardzo cenny element każdego informatora maturalnego. Ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju spisy gramatyczne, bo to pozwala też zorientować się, na ile podręcznik, z którym pracujemy, to realizuje, a niestety zgodnie z ustawą podręczniki nie prowadzą do matury, a więc może to być pewien rozdźwięk. Bardzo sobie lubię też sprawdzać i zresztą wykorzystujemy tak troszeczkę, nie chciałabym powiedzieć nielegalnie, bo jest to dokument otwarty, ale opieramy się też z moją współautorką na tego rodzaju dokumentach, aby mieć pewność, czy nie umknie nam jakiś ważny element gramatyczny. Także to jest zbiór wiedzy, która jest warta przejrzenia, warta polecenia. Z takich zbiorów do mnie zawsze najbardziej przemawia wykaz czasowników z odmienną rekcją. Bardzo sobie lubię zawsze to postudiować i też jest to forma sprawdzenia dla mnie, czy ja zrealizowałam wszystko to, co powinnam i czy też późniejsze testy, które są na tym opierane, realizują te właśnie zagadnienia i nie wychodzą poza nie. Tutaj wkleiłam taką uwagę, że w tekstach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych mogą wystąpić środki gramatyczne spoza listy. Znajomość takich środków nie będzie jednak warunkowała poprawnego rozwiązania zadania egzaminacyjnego. I chciałabym tu wyrazić nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Z małą też uwagą, że pracując Państwo z młodzieżą, doskonale wiecie, że jeżeli w tekście znajduje się sporo materiału wykraczającego poza poziom ucznia, to nawet jeżeli te elementy nie są potrzebne dla rozwiązania konkretnego zadania, to nie jest to tak oczywiste, że to ucznia nie zablokuje. Także na to też uczulam, jeżeli wśród Państwa są konstruktorzy testów, to prosiłabym mieć to na uwadze, bo to się może jakby nam wydawać, że to nie jest istotne, bo to nie stanowi o rozwiązaniu, ale jednak jest. Z tym to tutaj będę podkreślać i będę na to zwracać uwagę. Matura na poziomie podstawowym realizowana jest na poziomie B1, są to umiejętności produktywne, B2 umiejętności receptywne, a więc jest założenie i słuszne, że to, co mamy tylko zrozumieć, może być troszeczkę trudniejsze. Poziom poszerzony to B2+ i aż C1 umiejętności receptywne. To jest dosyć wysoki poziom, no ale ponieważ jest to rozszerzenie, to tutaj jakby nie chciałabym się na tym zatrzymywać. Oczywiście, jak każdy profesjonalnie przygotowany dokument, to i ten dokument realizuje tematy związane z poziomem znajomości języka, te grupy tematyczne i obszary, jak i też te tematy, które podpowiada nam podstawa programowa. Tu przykład tylko dałam, bez specjalnego jakby sprofilowania, że oczywiście jest to nauka i technika, świat przyrody, dom, życie rodzinne, towarzyskie, najbliższe otoczenie, czyli właściwie to wszystko, co jest w podstawie programowej. Przy zadaniach w części pisemnej, przy każdym zadaniu są opisane wymagania szczegółowe z odniesieniem do jego kodu numeru. Tutaj też tylko przykład, potem przy konkretnym zadaniu jeszcze raz do tego wrócę. Na przykład dla zadania z rozumienia wypowiedzi, rozumienie ze słuchu, zdające rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka itd. I wymagania szczegółowe, znajduje informacje, określa kontekst, wyciąga wnioski. To akurat nie jest nic nowego, ponieważ w ten sposób konstruowane były również zadania w dotąd obowiązującym teście maturalnym. Też były takie, gdzie trzeba było określić kontekst, gdzie było poszukiwanie detalu, gdzie
było wyciąganie wniosków. Oczywiście też przy tego rodzaju dokumentach jest ważne podkreślenie to, że podstawa programowa jest dokumentem dosyć ogólnym. Informator maturalny też jest dokumentem, który jakby daje pogląd na typ zadania i niestety nie możemy się spodziewać, niestety, tak jak podkreślam, takiego źródła, które by dosłownie powiedziało, że taki, a nie inny zakres materiału, tak verbatim, tak po prostu z listą. Dla mnie oczywiście, ja rozumiem, że byłoby to bardzo trudne do zrealizowania, ale jest to taki moment, w którym rozumiem obawy każdego z Państwa, że no, tak jakby czeka nas troszeczkę niewiadoma. Jeśli by teraz po kolei, to w pigułce tutaj ja te elementy wszystkie będę zaraz Państwu pokazywać na wydzielonych ekranach, jakie następują zmiany. Także tutaj ten slajd, jak tylko sobie tak szybko przelecę, a poszczególne elementy i zmiany już za momencik będę osobno omawiać. A więc tak, część ustna, zwykle podawana bez określania poziomu, ona jest wspólna jakby dla obu poziomów. Tu w zasadzie nie następuje żadna zmiana bardzo duża, merytoryczna. Jedyne, co podkreśliłam Państwu i zaraz się do tego odniosę, to tak, wiedza o krajach, społeczeństwach, kulturach to nie jest element nowy, on jest tylko podkreślony jakby wyraźnie, ponieważ no, zawsze w jakiś sposób, czy materiał wizualny, czy pytania w jakiś sposób odnoszą się do kraju, społeczeństwa, języka, kultury, języka nauczanego i to nie jest nic nowego, nic dziwnego, to jest normalny jakby proces, ponieważ język jest osadzony w kulturze i nie funkcjonuje jakoś tak bez tego. Punkt stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych to też nie jest nowe, to było już. Wyraźnie został podkreślony, też oczywiście nie nowy zupełnie, ale podkreślony na nowo punkt świadomość językowa. I nad tym punktem ja się przez chwilę zastanowiłam. Najpierw sobie napisałam taką adnotację, czy nie na wyrost. Potem zaczęłam, im dłużej o tym myślałam, tym bardziej jakby przyłożyłam to do praktyki. Po to, aby w rezultacie dojść do wniosku, że ta świadomość językowa to jest jedna z ważniejszych kompetencji. Powiedziałabym, że powinna być traktowana na równi z kompetencją komunikacyjną, ponieważ to, że uczeń będzie miał świadomość istnienia struktur i reguł w języku, to, że będzie umiał je zaobserwować, to, że będzie umiał wyciągnąć wnioski, poczynając od własnego języka i przechodząc do języka obcego, to jest podstawa sukcesu w uczeniu się kolejnych języków. To jeżeli wiemy, że język posiada strukturę, gdzie widzimy tę strukturę, a także podkreślenie jakby tego elementu uważam za słuszne i za zasadne. Ja będę dawała później przykłady, w jaki sposób z tym pracować. Tu tylko tak od razu k słowu. To rozwijanie świadomości językowej to może być bardzo prosta rzecz. To może być taki zabieg, aby wskazywać uczniowi nazwę przypadku i pytanie przypadku, aby wymagać, żeby on stosując formę podawał kawo ciło, kamu ci mu. To rodzi skojarzenie pomiędzy martwą początkowo literą, jakim jest dopełniacz, mianownik, biernik, celownik i tak dalej, a jego funkcjonowaniem w języku. I to jest dosyć ważny element jakby w późniejszym opanowywaniu struktur. Także nie bójmy się operować terminami gramatycznymi, motywujmy uczniów do analizy. Takie trochę odwołanie do metody gramatyczno-tłumaczeniowej, która miała pewne słuszne założenia i nie należy tak od razu z tego rezygnować. Jeśli chodzi jeszcze o część ustną, to tu pozostają, tak jak już wspomniałam, typy zadań takie same, a więc jest rozmowa wstępna, czyli kilka pytań zadawanych tak dla rozgrzewki. Są zadania oparte o
dwie ilustracje, to co już było, z poleceniem wybierz rysunek, który Twoim zdaniem jest lepszy, uzasadnij, dlaczego odrzucasz drugi rysunek, ze spisem pytań dla egzaminującego. I tutaj akurat przed oczami mam przykładowy zestaw. I zestaw dotyczy ochrony środowiska naturalnego i pytania, które są do wyboru egzaminującego, przepraszam, to są między innymi jak wylić na zabudzicie się apakrania kurzajszej sredy, czyli pytanie, które chyba nie wykracza poza kompetencje ucznia, podręczniki do tego przygotowują. Drugie pytanie jest niezbyt trudne, ale trochę więcej wymaga kombinacji. Считаете ли вы правильным, что в некоторых городах власть ограничивает въезд машин в центр? Почему вы так думаете? Myślę, że uczeń też sobie z tym poradzi, choćby z tego względu, że mógł się nasłuchać, jak rodzice pomstują na tę zmianę. Jedno pytanie sobie tutaj podkreśliłam jako troszeczkę może wybiegające poza kompetencje, ale może nie niemożliwe. Что вы думаете о людях, которые сначала берут собаку из приюта, а потом отдают ее обратно? Объясните свою точку зрения. Z jednej strony można powiedzieć, plucho думаем, no ale wiadomo, że nie na tym polega egzamin. Oczywiście te pytania, jak Państwo wiedzą doskonale, użycie ich, zadanie leży w gestii egzaminatora, a więc no, można wybrać takie, jakie nam się bardziej spodoba. Inne zadanie to jest opis ilustracji, to też jest bez zmian i pytania pomocnicze egzaminującego. Też zadania takie, jakie już były, wybór dwóch z trzech ilustracji, a więc tutaj nie zmienia się ani meritum, ani forma. To pozostaje całkowicie tak jak było. Część pisemna. Jakby w części zasadniczej też niewiele się zmienia. Badane jest rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna. Zmiany są tak jakby w środku tych elementów i do tego za chwilę przejdę i o tym będę mówiła. Ja pozwoliłam sobie wyróżnić te zmiany. A mianowicie w części pisemnej zarówno na poziomie podstawowym, jak i poszerzonym, wydłużony jest czas trwania nagrania, co oczywiście skutkuje tym, że nagrania będą albo zawierały dłuższe teksty, albo też będzie ich więcej. Jest to różnica 5 minut dla każdego z poziomów, ale w ciągu 5 minut może się sporo wydarzyć. To już jest pierwsza taka jakby większa, ważniejsza różnica. W starej maturze były tylko zadania zamknięte, na przykład wielokrotny wybór, zadania na dobieranie, prawda, fałsz. W maturze, która będzie obowiązywać już niedługo, to się zmienia. Są zadania zamknięte, ale nie ma prawdy, fałszu, już tego rodzaju zadanie odchodzi. I są również, pojawiają się zadania otwarte. To powiedziałabym, że jest to tak troszeczkę nihilnowi, bo w poprzednich wersjach matury były zadania otwarte. Niemniej jednak jest to znacząca zmiana tutaj na tym etapie. Tu jest jako przykład podane, to może być zdanie albo tekst z lukami do uzupełnienia według własnego pomyślunku, bez podpowiedzi. To mogą być odpowiedzi na pytania. Jest to jednak zmiana, do której należy ucznia przygotować. Liczba zadań. Tu proszę nie przerażać się tą liczbą, że tutaj 3, 4, a tutaj 15. To 15 to jest po prostu bardzo szczegółowy zapis. Liczone są, jest dosłownie każda odpowiedź. Niemniej jednak samych zadań będą też jakby 3, 4 wiązki sztuki, tak bym powiedziała, żeby ułatwić zrozumienie. I na pewno jedno z nich będzie takim setem, taką wiązką z zadaniami otwartymi. To podkreślam, jest taka pierwsza, poważniejsza zmiana merytoryczna. No i to, że nie ma już zadania prawda-fałsz.
Następują pewne zmiany szczegółowe w konkretnych zadaniach, o czym też Państwu powiem troszeczkę później, jak tylko omówię te ogólne fragmenty. Jeśli chodzi o rozumienie tekstów pisanych, tutaj główna zmiana, oprócz zmiany też typu zadań, to jest wydłużenie tych tekstów. A więc tak jak do tej pory to były teksty, które w sumie stanowiły maksymalnie 1200 słów, no to jest zmiana techniczna słów a wyrazów, to jest nieistotne. Podobnie też jak zmienia się określenie teksty autentyczne, a tutaj teksty oryginalne, to jest tylko nazewnictwo, ale teksty są dłuższe. I różnica 250 słów to jest, można sobie wyobrazić, że to już jest albo dwa krótsze teksty, albo jeden konkretniejszy, to jest zmiana zauważalna. I to jest też to, na co zwrócę uwagę chwilę później przy konkretnym zadaniu. Dla mnie nie jest to bez znaczenia zmiana. Na pewno trzeba będzie włożyć sporo Państwa pracy, za co serdecznie i ze wszech miar Państwa podziwiam, ponieważ ja dostaję jakby od Państwa w wyniku Waszej pracy gotowy produkt, który przychodzi na studia i jeszcze jest przećwiczony na pierwszym roku przez moje wspaniałe koleżanki. I ja dostaję już taką perełkę, którą trzeba tylko tak troszeczkę obtoczyć i wypolerować i jest super. Ale to Państwo pracujecie na to moje później zadowolenie. Więc tu niestety praca będzie naprawdę, będzie po Państwa stronie. A ta liczba zadań, 20 zadań, to też znowu proszę tym się tak bardzo nie przerażać, bo to jest znowu 4-5 wiązek, a więc jakby o jedną grupę zadaniową więcej. Z tym, że oczywiście jedna z tych grup będzie zadaniami otwartymi. A kolejna zmiana, porównanie, to jest wypowiedź pisemna. I tutaj zmienia się, można powiedzieć, tylko i aż wymagana długość tej wypowiedzi, a więc tak jak do tej pory jest to 80-130 słów, to teraz 100-150 wyrazów. Niemniej jednak pojawiła się taka uwaga, że jeżeli uczeń przekroczy tę ilość, to nie będzie to traktowane jako duży błąd, nie będzie za to ukarany, dosłownie rzecz mówiąc, ujmując, ale oczywiście no, sami też wszyscy wiemy, że tak duża zmiana w części tekstów słuchanych, o tym będę mówić jeszcze. Udział w wyniku sumarycznym też się zmienia, tak, ale jakby waga tych zadań. I też zmianą jest to, tutaj na chwilę przerwę wywód, że uczeń otrzymuje procentowy wynik, jakby w tym, ale to, no to jest wszystko do przejścia. Pewne rzeczy za chwilę będę zwracać na to uwagę. Czy ta zmiana w ilości słów jest znacząca? Ja bym powiedziała, że dość, bo jeżeli spojrzeć z punktu widzenia ucznia, staram się obserwować też Państwa uwagi tutaj, to jakby tak, to mnie się wydaje, co można przekazać w 80 słowach albo 130 słowach. Ale pamiętam, jak przygotowywała się do matury moja córka i dla niej wyprodukowanie tekstu, który miałby 120 słów, było wyczynem. Także no, nie możemy jakby lekceważyć tego, że to jest podwyższony próg. Niby o niewiele, ale to jest też taki moment, gdzie no, naprawdę będzie trzeba z uczniem popracować nad synonimami, nad laniem wody troszeczkę, nad umiejętnością rozbuchania w pewnym sensie tekstu. Jest to zmiana no, nie tylko kosmetyczna. A kolejne rzeczy, które się zmieniają, to jest ta część, gdzie sprawdzamy znajomość środków językowych. A tutaj, jak Państwo widzą, jest bardzo, bardzo długa lista typów zadań. O nich też będę mówiła szczegółowo. 13 zadań, ale to znowu są 3-4 wiązki, a więc to nie jest dokładnie tak, że będzie po prostu multum zadań, ale jest to zmiana. Są tu zadania zamknięte, wielokrotny wybór
na tekście lub zdaniach są zadania otwarte. I tych zadań otwartych jest troszeczkę. Jest to zadanie z lukami, o nim powiem dalej. Są to transformacje, jest to słowotwórstwo. Te transformacje tak strasznie brzmią i to jest właśnie to, co chciałabym wrócić na chwilę do jakby poziomu ogólności egzaminu maturalnego. Dla anglistów, dla germanistów, być może dla romanistów tutaj nie mam doświadczenia, pojęcie transformacja, takie hasło wywoławcze, zadanie, to nie jest nic nowego. Na angielskim się przekształca cały czas. Rosyjski też można przepięknie transformować, niemniej jednak uczeń nie do końca jest przygotowany do tego zadania. Tutaj Państwu pokażę za chwilę, że transformacja w przykładzie to jest układanie zdań z rozsypanki, a więc też nie tak strasznie. Niemniej jednak samo jakby zadanie, które polega na parafrazowaniu tego, co jest podane, wyrażeniu w sposób inny, być może narzucony, to jest nowa rzecz, z którą warto byłoby popracować. Mogę Państwu też, i to na koniec pokażę, uchylę trochę rąbka tajemnicy, że ja bardzo lubię takie zadania, dlatego je w zeszycie ćwiczeń do Votimy 3 wprowadzamy. Także tutaj praca u podstaw, podpólna robota idiot. Tutaj, aby jak najszybciej przejść do konkretów, drodzy Państwo. I teraz na konkretach chciałabym się zatrzymać, też je jednocześnie komentując. Tutaj zamieściłam fragmenty jednego z zadań, rozumienie ze słuchu. Od razu jakby dodam, że tak, ja nie miałam nagrań, a więc ja to zadanie robiłam czytając tekst. Oczywiście jest to znaczące ułatwienie, bo zupełnie inaczej sytuacja wygląda w momencie, kiedy ten tekst tylko usłyszymy. Pierwsza moja obserwacja była taka, że teksty są nieco dłuższe. One nie są bardzo długie, ale w porównaniu z tym, co było w przykładach matury poprzedniej, te teksty są dłuższe. Typ zadania jest podobny. Tego rodzaju zadanie uczeń rozwiązywał i Państwu też ono jest znajome. Ja tutaj specjalnie popodkreślałam jakby takie słowa klucze dla mnie, bo w ten sposób też jakby szukałam odpowiedzi. Podkreślałam też po to, żeby nie tylko opierając się na wytycznych z podstawy programowej, sama odkryć, jakby zdiagnozować, co jest celem takiego pytania. Więc przygłaszajet, potem jest szczegół, potem jest rada, potem jest wniosek, ocena. I teraz w jaki sposób jakby wyglądała moja praca. Tutaj wycięłam fragmenty tych tekstów. One są ciut dłuższe niż to, co Państwo tutaj zobaczyli. I tak, pierwszy punkt, after przygłaszajet na zajęcie. I czytając, rozwiązując sobie, sprawdzałam, jakie słowa, które usłyszy uczeń, tak jak podkreślam, dla mnie zadanie było prostsze, bo ja je mogłam sprawdzić, podkreślić i przeczytać, jakie słowa podpowiedzą uczniowi prawidłowe rozwiązanie. No i tutaj w tekście, ja sobie z całości to wezmę, pojawia się zdzielane swoimi rukami, podgotowić podarak pojawia się, przychodzicie k nam. A więc jest kilka takich sygnałów, które wydaje mi się, że nawet jeżeli uczeń je tylko usłyszy, to wskażą, że jest to zaproszenie. A następny z tych zdań, które uczeń powinien wysłyszeć jakby, to jest ciekt zainteresuje lubicieli wodnych widów sporta. I też uczeń może usłyszeć wolny, oprócz tego, że aż duch zachwatył, no, ale usłyszy słowo wolny, surfingisty, usłyszy słowo divery, koralowe rify. Też wydaje mi się, że z takim materiałem sobie poradzi, choćby metodą eliminacji.
Chociaż oczywiście no, metoda eliminacji bardziej się sprawdzi przy tekście, który widzimy. Этот текст о том, как парень сделал девушке предложение. Najprostszy z tych tekstów, chociaż długi, on jest dwa razy dłuższy niż ten fragment, który Państwo tutaj widzą, ale pojawiają się takie słowa klucze: Lubi moja, bądź mojej żoną, i wyswietliło się ogromne serce, ty согласна, конечно, usłyszał zawietne da. Więc tutaj jakby też jest, tekst zawiera podpowiedzi na tyle jasne, że uczeń powinien sobie poradzić. Ostatnie z zadań. Z tego tekstu można zrobić wywód, że nie wszystkie rady полезному мероприятию. Tu powiem Państwu szczerze, że jak tylko zaczęłam czytać ten tekst, to bardzo się obśmiałam, ale to tylko moje osobiste skojarzenie, bo ja jakby od razu wiedziałam, o co chodzi, że jest to wypowiedź kogoś, kto narzeka, że biegacze w ogóle do lasu i tak dalej, uciekać z miast i tego rodzaju epitety, nie biegać nam tutaj po chodnikach, bo blokujecie ruch. Ale właśnie, tutaj mam pierwsze malutkie ale. Jakby to przesłanie było dla mnie oczywiste, dlatego że ja się z tym zetknęłam. Czy dla ucznia będzie oczywiste? Spróbowałam znaleźć tutaj też słowa haki. No i jest początek, że organizuję dla tego, żeby przywlec uwagę ludzi w problemie serdecznych zaburzeń, czyli pojawia się ten element, że działamy dobrze i działamy dla dobra społeczeństwa. I za chwilę pan czy pani zaczyna narzekać. No mnie из-за этого придется встать на час раньше, потому что наверняка перекроют улицы. Być może uczeń nie zrozumie od razu перекроют улицы, ale na pewno zrozumie придется встать на час раньше. Koszmar dalej się pojawia, ужасные пробки, problemy na drogach. Być może problematyczne będzie wazumicielna, ale myślę, że przesłanie jakby tu jest jasne, że chociaż ten tekst jest trudniejszy, to wydaje mi się, że powinien naprowadzić ucznia na właściwe rozwiązanie. Ale obiektywnie muszę stwierdzić, że nie jest to najprostszy tekst, tym bardziej, że byłby tylko wysłuchany. Co tu jest oceniane? Rozumienie wypowiedzi w wymaganiach ogólnych, a więc zdający rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, i tu nie mam zastrzeżeń, tu się zgadzam. Określa kontekst i rzeczywiście tak jest. Wyciąga wnioski. Rzeczywiście tak jest, określa intencje, wszystkie te elementy są zrealizowane. Że tutaj postępujemy po prostu zgodnie z literą prawa i wszystkimi zasadami. Kolejne zadanie, na które chciałabym zwrócić uwagę, to jest zadanie, gdzie następuje drobna zmiana. Tutaj są cztery teksty. Częściej spotykaliśmy wariant, gdzie były trzy. Te teksty są dłuższe już i to znacząco, o czym będę jeszcze też mówić przy jednym konkretnym. A tutaj na tym etapie mamy też, podobnie jak w poprzednim wariancie matury, pytania, które się odnoszą do poszczególnych fragmentów, i do ostatniego tekstu są trzy pytania. No i teraz tutaj podobnie starałam się pracować jak w poprzednim wariancie, a więc niestety nie słuchając, ale czytając tekst, znajdować w nim te odniesienia, które pozwolą uczniowi właściwej odpowiedzi udzielić. No i w przypadku tekstu pierwszego prawdziwą odpowiedzią właściwą było: w Grecji wierzyć to tot, kto polucie w padarach ciężki kamień, stanie obywatelem krupnej sumy dzieniek. I na to miał wskazywać fragment: ciężkim od dzieniek będzie kaszeluk. Powiedzmy, wskaże czy nie wskaże, w każdym razie
jakby w tekście nie ma na tyle mylących fragmentów, żeby to było bardzo trudne. A z tekstem drugim nie widzę żadnego problemu, bo tu się pojawia w odpowiedzi prawidłowej volunteer, a w tekście dobrowolec. Tutaj akurat jest sprawa nietrudna, tekst nie jest długi. W tekście trzecim, który jest najprostszy z nich, w roli, kiedy reklamują usługę sotowego operatora, pojawiają się takie słowa jak wysyłać SMS, nowe предложения оператора, mnożestwo SMS, bezczisłenne mnożestwa. I to też jest moim zdaniem dobrze skonstruowane zadanie, ono podpowiada. Trochę mam problem z tekstem ostatnim. A tekst ostatni tutaj najpierw chciałabym szybko z Państwem przejrzeć odpowiedzi, a potem sam tekst. W pierwszym poleceniu, w pierwszym zadaniu rozkaźnica zainteresowała się audiokniżką Dzieli realności, потому что. Odpowiedź właściwa. Jej нравилось мастерство чтеца. Tu nie widzę większego problemu, bo w tekście pojawia się słowo czciec. Nawet jeżeli uczeń nie do końca je rozpoznaje, to ono się pojawia, jest punkt zaczepienia. I pojawia się fraza ja znalazł to u czcieca krasiwy głos. On odlicznie zwróciły teksty. Drugie pytanie. Po słowach dziewuszki, w knigie jej osobie na uwlikli, czyli jest zdanie wypowiadającego się, a nie nasza opinia, opisania budusiewa i na to mają wskazywać, ma wskazywać taki fragment, jak czytać o tym, jak będzie wyglądać nasz mir, była гораздо интереснее i tam jest kontynuacja, чем про приключения героя. To już troszeczkę trudniej, ale jest ten moment. Ostatnie zadanie, jaki wywód można zdzielać? I według klucza prawidłowa odpowiedź to jest kniga Dzieli realności pomaga dziewuszki bardzo z plachim nastrojeniem. Powiem Państwu szczerze, że musiałam dwa razy to przeczytać, żeby się upewnić, czy to tak jest. Pojawiają się tam fragmenty, kiedy przychodzi żelanie wspomnieć, to ta harusze w mraczne dni, kiedy czuję gruść, chce płakać bez przyczyny. Jest coś, co wskazuje na te elementy, ale tutaj mam pewne ale. I teraz jak wygląda ten tekst? On jest dosyć długi. Tutaj jeszcze jeden fragment mi się nie zmieścił na slajd, tam dosłownie dwa zdania, ale obiektywnie rzecz biorąc on jest dosyć długi. Tu też od razu jakby chciałabym Państwu podpowiedzieć sposób pracy. On jest troszeczkę jakby naokoło, ponieważ to były nagrania. Niemniej jednak dla mnie ciekawym sposobem i wartościowym pracy z takimi materiałami jest jakby zacząć od klucza. A więc mamy klucz, szukamy w tekście potwierdzenia tego. I taki trening przeprowadzony kilkukrotnie wydaje mi się, że powinien jakby uczulić uczniów na to, w jaki sposób tę informację wyszukiwać, wysłuchiwać, co może być, co może naprowadzać na właściwą odpowiedź. Więc taka jakby odwrotna praca, praca poczynając od klucza, to jest chyba dosyć dobry sposób, żeby oswoić się z tego rodzaju materiałami, żeby sobie dosłownie przypisać elementy tekstu, nawet jeżeli on w przyszłości będzie odczytywany tylko do właściwych odpowiedzi. Tutaj wracając do tego materiału, zaznaczyłam parę fragmentów, które mnie troszeczkę niepokoją. Pojawia się takie określenie, nazwanie nikakłeje, może to nie jest trudne, pojawia się słowo czciec, ale ono jest też tym hakiem, tą zaczepką dla właściwej odpowiedzi. Pojawia się słowo tutaj w przedostatnim akapicie, a вот рассуждения автора книги о религии, проблемах добра и зла показались мне несколько нудными. No i tutaj trochę mam wątpliwość, bo jakby uczeń zrozumie jedną warstwę tego.
Dlatego usłyszy słowo nudny, skojarzy ją z językiem polskim. Nudny, skuszny. To ma być synonim dla skuszny, które pojawia się gdzieś tam w pytaniach. Nie jest to co prawda pytanie kluczowe, no niemniej jednak. A nudny, pozwoliłam sobie przytoczyć słownikowe hasło, dokuczliwy, monotonny, nadajebliwy, tamicilny, skuszny też się pojawia, taskliwy. Także jakby no i to, i nie to. Także tu jakby widać, że jest jednak troszeczkę podwindowany poziom, jeżeli chodzi o dobór słownictwa. Kolejne zadanie, drodzy Państwo, i to jest nowe zadanie, nawet je zaznaczyłam wyraźnie, zadanie dodane w kategorii rozumienie ze słuchu. Jest to zadanie, które polega na przetworzeniu, na mediacji, a więc uczeń usłyszy rozmowę i z tej rozmowy będzie musiał przetworzyć informacje na notatkę. Z punktu widzenia życiowego bardzo cenna umiejętność, bardzo cenne zadanie, dlatego że jakby realna komunikacja faktycznie polega na tym, że słyszymy jakąś rozmowę, słyszymy jakiś typ wypowiedzi, z którego musimy wyciągnąć ważną dla siebie informację. Samo zadanie, tak jak podkreślam, to jest nowy typ zadania. Zamiana informacji z dialogu na notatkę, mediacja. I jakby poziom trudności zrealizowania tego zadania nie jest zbyt wysoki, jak to Państwu za moment pokażę. Klucz jest dosyć obszerny. To jest właśnie to zadanie otwarte. To jest ta zmiana, która pojawia się w nowej wersji matury. No i teraz jak wygląda sam tekst? Tekst, drodzy Państwo, pierwsze co się rzuca w oczy, on jest nie najkrótszy, tak bym powiedziała. Tutaj udało mi się wkleić w dwóch kawałeczkach cały. Tekst jest w dużej mierze, jakby dla zrealizowania zadania, jest w tej części jest prosty, bo uczeń ma wywnioskować, że złodziej był ubrany w kostium Gwiazdora, w kostium Dziad Mroza, czyli te fragmenty, które dotyczą realizacji zadania, nie są skomplikowane. Ja sobie to tylko podkreśliłam parę rzeczy, które mnie jakby w momencie, kiedy zaczynam czytać i analizować, to zaczynają zastanawiać, a mianowicie gastroli pojęcie powinno być znane uczniom, a potem pojawia się w kwarcie nikogo nie było, a nie było, поэтому этот бандюга в ее квартиру и пробрался. Бандюга. Potem, i wy говорите, что видели его? Видеть та видела. To jest bardzo po rosyjsku, to jest bardzo dobry język. Pytanie, czy nie za dobry. Ja się pomnę, a толку нет никого. Być może to nie jest kluczowe dla zadania, ale pojawiają się takie słowa, które no, mogą być trochę problematyczne. Tutaj też zaznaczyłam, что ta was nastarażyła, skoriej a zadaciła. Oczywiście, znowu, zadanie jest skonstruowane prawidłowo, ponieważ te podkreślone przeze mnie wyrazy, one nie wpływają na prawidłowość lub nieprawidłowość rozwiązania. No niemniej jednak one pokazują, że poziom tego tekstu jest jakby podbity. Tak, tutaj pojawiła się informacja słuszna, że typy zadań przypominają troszeczkę egzamin ósmoklasisty, więc jakby sam typ zadania, on nie jest jakiś trudny i bardzo wymagający. To jest kwestia jakby nasycenia go treścią.
I co do tej treści, to troszeczkę się tutaj jakby obawiam. Niemniej jednak zadanie samo w sobie, ono nie stanowi jakiejś dużej trudności. No i tutaj zdający rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności. Kwestia oceny, czy to jest umiarkowany stopień złożoności. Przetwarza wypowiedź, a więc zmienia formę przekazu na notatkę. Tak jak podkreślałam, warto ćwiczyć taką umiejętność, warto ćwiczyć sporządzanie króciutkich notatek na podstawie wysłuchanych tekstów. To jakby przybliża zadania maturalne do życia, tak bym powiedziała. A no tylko troszeczkę pozwolę sobie na odrobinę dziegciu tutaj w tej beczce miodu. Będziuga nastarażyła, a zadaciła. To też taki mały uśmiech do osób, które konstruują teksty, żebyśmy, drodzy Państwo, nie szaleli z językiem tutaj. A jak teraz wygląda ocena, zasady oceniania? To jest zadanie otwarte, a więc zadania otwarte, jak dla mnie osobiście, zawsze są problematyczne, jeśli chodzi o kluczowanie, ponieważ no tutaj powinniśmy być otwarci na to, że uczeń może nas zaskoczyć i udzielić odpowiedzi prawidłowej, która nie znajduje się na naszej liście. Może się zdarzyć taka sytuacja. Odpowiedź oczekiwana. A dziad kościół dziad marło, za uniwą był pustój mieszok, czyli tutaj wszystko odbywa się prawidłowo. Podany przedział czasu, tu jest wszystko ok. Dla mnie zawsze rzeczą taką, gdzie mi troszeczkę się gęsia skórka robi, są te przykłady odpowiedzi akceptowalnych. Jak rozumiem, jest to odpowiedź, za którą uczeń też dostanie punkt. No i tutaj pojawiają się kwiaty w Dzieda Marłoza, Marłozem, polonizmy, pojawiają się rzeczy pusty. Miszłok pojawia się. Bardzo mi się podoba to Dzied Marłos przez A. No i jedno, gdzie on był, na parkówku. Tu aż po prostu nie mogłam wytrzymać, musiałam zapisać. I jakby ja rozumiem, że w tym wypadku sprawdzana jest umiejętność mediacji i rozumienia ze słuchu, a nie do końca poprawność. Niemniej jednak jakoś tak zawsze gdzieś mi w tyle głowy siedzi taka wątpliwość, po co windujemy poziom trudności tekstu, jeżeli mamy potem jakby obniżać progi oceniania. Wiadomo, że chcemy, żeby uczniowie zdali i nie chodzi o to, żeby czy tak naprawdę bardzo, bardzo surowo to robić. No niemniej jednak warto byłoby się zastanowić nad takim porównaniem. Kolejny tekst to już rozumienie tekstów pisanych, czyli rzecz, którą uczeń będzie czytał, i zadanie, które też nie jest, jakby jeśli chodzi o typ zadania, nie jest nowe. Jest to dobieranie nagłówków. Tekstów jest, teraz jeszcze raz policzę, żeby się nie pomylić. Raz, dwa, trzy, cztery teksty są. A więc tutaj też jakby nie ma większej zmiany. Dobieramy do nich nagłówki. No i teraz, proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Jakby samo ćwiczenie, samo zadanie nie jest nowe, no, tylko się pojawia jakby w innej kolejności, ale to jest kwestia techniczna. I teraz tak, odpowiedzią, którą należałoby przyporządkować do tego tutaj punktu, do punktu 4.2, jest podозрительная kampania. Ja tą swoją metodą od klucza do rozwiązania też próbowałam kombinować, co w tym tekście wskazuje na wybór tej, a nie innej, tego, a nie innego nagłówka. Oczywiście, że można też pracować metodą eliminacji. W tym wypadku to jest całkiem praktyczna, całkiem dobra praca, ponieważ uczeń ma ten tekst przed oczyma. No i tak, w tekście pojawia się tak. Słowo, które według mnie najbardziej wskazuje na odpowiedź, to jest: ci parni nie wnuszali mnie dawieria.
Czy państwa uczniowie będą znali ten czasownik, wnuszać kamusztu, wnuszać dawierię? Jakie inne rzeczy mogą tutaj podpowiedzieć? W tekście pojawia się gromka rozgawaliwanie, ale czy to świadczy, że była to podazrительная kampania? No jeżeli tak, to cała moja rodzina jest bardzo podazrительной kampanii, bo my mówimy głośno. A talkali drug druga. No, w tym wypadku moi bracia podczas spotkań rodzinnych to by prawie pod paragraf podpadli, bo czasami w ferworze dyskusji zaczynają się mocować na ręce i w ogóle różne takie śmieszne rzeczy czynimy. Tak więc talkali drug druga też niekoniecznie może oznaczać, że było to podazrительная kampania. Pozostaje to wnuszać dawierię. No i tu na sekundę się odwołam do tego, co na samym początku Państwu wkleiłam, że mogą się pojawiać czasowniki, zjawiska gramatyczne, jakby nie z listy, ale nie powinny mieć wpływu na rozwiązanie. Tutaj trochę chyba ma. Kolejny punkt, który uczniowie mają, odpowiedź, którą uczniowie mają przypisać, to jest spasacielny bieg. A tu na to miałyby wskazywać takie elementy tekstu jak pribawił chłodu, rinął się wpieriód, a wriat li kto nie podmienia da głoniet. Jest to tekst, który uczeń ma przed oczyma, więc jest prawdopodobne, że będzie jakby, że tutaj się odnajdzie. Też nie najprostsze skojarzenie, no ale tutaj ten materiał jest podany. Kolejne zadania, i tutaj na nich się chwileczkę zatrzymam, to jest cały zespół nowych form i nowych zadań. Tutaj się dzieje parę rzeczy, i to jest moim zdaniem jakby największa zmiana w nowej maturze. A mianowicie, jest to zadanie i piąte, i szóste odnosi się do jednej grupy tekstów. No i to jest dosyć istotna zmiana, a więc poprzednio były zadania, gdzie uczeń miał do czynienia z czterema tekstami, czterema fragmentami, czterema stymulusami, ale jakby pytania odnosiły się bezpośrednio do każdego. Tutaj, to będę podkreślać, otrzymuje uczeń cztery teksty, zaraz je pokażę, i pytania, zadania odnoszą się do kilku z nich naraz, do większości z nich, a więc jest to zupełnie inna praca. Praca, która wymaga najpierw jakby przeanalizowania wszystkich tekstów, potem powrócenia do ewentualnych fragmentów przy zadaniach. Ale zanim jeszcze przejdę do samych zadań, tutaj też znalazłam coś, co trochę mnie niepokoi. W tekście A pojawia się papa ustroju straszny więc. Pod spodem jest przetłumaczone więc skandał. No, moje pytanie, po co wprowadzać słowo więc, jeżeli można dać skandał? I druga wątpliwość, nie znalazłam tego słowa w słownikach. No, ale to tylko. To słowo nie, jakby nie powoduje, że uczeń może nie zrozumieć, o co tutaj chodzi. Dwa kolejne teksty do tego setu zadań. To są niedługie teksty. Eka bluk. Tutaj tylko podkreśliłam ten biezawiedny. Być może to jest słowo trudniejsze, ale można zrozumieć z kontekstu. Kilawata w czas, skrót, ale też można zrozumieć, o co tam chodzi. Poza tym jest to praca z tekstem, do którego możemy zajrzeć i do którego możemy się cofnąć i poprzyglądać mu. No i teraz same zadania. Ja tu jakby przeskoczyłam od razu do zmiany największej, ale krótko omówię zadanie, którego tutaj nie umieszczałam, dlatego że ono nie odbiega jakby od tego, z czym się Państwo do tej pory spotykali. Zadanie piąte. Zadanie piąte, które mieści w sobie zadanie, jakby dwie części, o tak bym powiedziała. I pierwsza część to jest standardowe dobieranie.
Przeczytaj zdania 5.1 do 5.3, dopasuj do każdego zdania właściwy tekst A do D. Czyli typowe dobieranie, tutaj nie ma trudności. Tu sobie postawiłam plus, bo rozwiązałam bez pudła i napisałam gromkie ura. Zadanie, które pojawia się w takiej formie po raz pierwszy, to jest to zadanie, które Państwu tutaj prezentuję. A więc zadanie, które polega na specyficznej mediacji, specyficznemu przetworzeniu na podstawie zbioru tekstów rosyjskich. Uczeń powinien przetworzyć zawartość, informacje i uzupełnić tekst w języku polskim. Zadanie jako takie być może nie jest szczególnie trudne, na pewno jest zaskakujące. Nie spotkałam się wcześniej z taką formą. Jest to nowum nowum, można by powiedzieć. A więc i tak, i jeszcze tak jak tutaj chciałabym podkreślić, te wszystkie zadania, one dotyczą, znowu odwołują się do tekstów A do D. Tu w tym konkretnym przypadku akurat tekst A nie funkcjonuje, a raczej tylko informacja, która jest zgromadzona BCD. Niemniej jednak jakby wykonanie zadania zasadza się na tym, że uczeń powinien jakby cały czas przetwarzać, mieć w pamięci informacje z kilku wcześniej poznanych źródeł. A podkreśliłam, w każdą lukę można wpisać maksymalnie trzy wyrazy. No i pierwsza rzecz, należy wpisać ilość i ja na chwilę wejdę do tekstu poprzedniego. Ta ilość jest normalnie podana, zaraz wypatrzę tę informację. Akurat w tej chwili nie mogę, ale dosłownie jest podane, ile to jest kilogramów. Teraz mi akurat te kilogram. O, jest. Izgotowlenie одного мобильника ведет к появлению 86 килограммов 8. Tak, tutaj się zaplątałam w odmianie, kilogramów musera. Jest odpowiedź bezpośrednia, czyli tutaj uczeń musi tylko ją odnaleźć. Jutro idę ze znajomymi na film, który opowiada o tym, co się dzieje ze. I tutaj ja wpisałam ze zużytym sprzętem. Zaznaczyłam sobie kropkę, wątpliwość, czy zdałam. Potem po projekcji filmu zaproszono na spotkanie z ekologiem. To też jest informacja już z kolejnego, z tekstu D. I pójdę oczywiście, tym bardziej, że dostałam bilet za darmo, ponieważ zarejestrowałam się na stronie www przed 5 maja. To jest logiczna odpowiedź, ale tak się zaczęłam zastanawiać, czy ja zdałam, bo klucz. Według klucza sugerowana odpowiedź, poprawna odpowiedź, to jest tam, gdzie ja napisałam z użytym sprzętem, śmieciami elektronicznymi. Tutaj to oczywiście trochę kuriozów podkreśliłam, kreatywnej ortografii i tak dalej. Odpowiedź właściwa z klucza, pokrywająca się częściowo z moją odpowiedzią, zarejestrowałam się na stronie do 7 maja. 7 wyrazów. Na chwilę tutaj wrócę. Być może to jest tylko taki czeski błąd. W każdą lukę można wpisać maksymalnie 3 wyrazy. Oczywiście mam nadzieję, że jest to czeski błąd, bo uczeń, otrzymawszy informację, że 3 wyrazy, udzieli odpowiedzi błędnej, bo na przykład napisze zarejestrowałam się. Zarejestrowałam się i nawet nie wiadomo, co można jeszcze dodać, bo każda z odpowiedzi jest, składa się z większej ilości wyrazów. Tak jak powiedziałam, to jest zadanie może nie nazbyt trudne, ale jakby należy z nim popracować. Takie zadania wprowadzamy w zeszycie ćwiczeń do Wotimy 3. Za chwilę Państwu pokażę, także trochę nadziei, że zdążycie to przećwiczyć, jest. Myślę też, że można by z takim zadaniem pracować w ten sposób, że będziemy z uczniami jakby najpierw po polsku parafrazować informacje zawarte w kilku tekstach, potem próbować przetworzyć te informacje z powrotem na rosyjski. Kolejne zadanie, które też jest tutaj nowością i też to jest, znaczy i nowością, i nie do końca nowością, ponieważ
kiedyś istniały w testach maturalnych zadania typu odpowiedz na pytania. Niemniej jednak to tutaj się pojawia w takim secie zadań otwartych. I też te pytania odnoszą się do wszystkich czterech w różnym stopniu wcześniej występujących tekstów. Tu akurat trzech, za każdym razem to zadanie odnosi się do niejednego z tych tekstów. Odpowiedz krótko na pytania. Który postępek mamy nie podrabiał się odcu? No i zarówno według mnie, jak i według klucza będzie to odpowiedź typu jemu nie podrabiał się, to mama przyniosła ulitku. A następne zadanie, kakuje kaliczystwa musera, czyli trochę powielamy to, co przed chwilą uczeń zrobił w toku mediacji. Jeżeli jest to celowe założenie, nie znalazłam informacji w informatorze maturalnym, czy to jest celowe działanie, żeby te pytania się zazębiały, to dobrze, jeżeli jest to celowe zadanie, bo wtedy jakby uczeń ma pewną podpowiedź, jest w kręgu jakby tematycznym. A z kim wstrzecili? Z ekologiem. To znowu dwuwyrazowa odpowiedź. A co można zrobić, żeby получить бесплатный bilet? I tutaj znowu mamy jakby tym razem z powrotem po rosyjsku informację, którą przed chwilą uczeń umieszczał w trochę innej formie w tekście polskim. I tak jak tu już podkreślałam, jeżeli jest to jakby działanie świadome, założenie, to rozumiem ten tok, jakby tę sekwencję, bo wtedy jakby z tej mediacji najpierw na język polski przetworzenie wynika potem kolejne zadanie. No, trochę tylko bym się zastanowiła nad definicją pojęcia krótko na pytania. Ale to już są technikalia. Kolejne zadanie inne, które się pojawia, nowe, to jest zadanie, które też już kiedyś było, bo też kiedyś były zadania na maturze z lukami otwartymi. To już jest ze stosowania struktur. Ja nie będę omawiać wszystkich po kolei, bo jeszcze jednym zadaniem z rozumienia tekstu czytanego jest wielokrotny wybór. To jest standardowo trudne zadanie, zarówno dla konstruktora testów, jak i dla zdającego. Innym zadaniem jest też wstawianie fragmentów zdań w tekst. To też już było, to nie jest nic nowego. A nowość, która się pojawia i też w kategorii znajomość środków językowych pojawiają się zadania takie, które już były, a więc uzupełnianie mini dialogów właściwie wybranym czasownikiem albo odpowiednio odmienioną formą rzeczownika. Zadania, gdzie trzeba umieścić, operować wyrazami wieloznacznymi, tak jak sniać, sniać czemadan i sniać domik dziewnia. Więc takie rzeczy, które już też były, narysował, czy tam atwicul napisał i tak dalej, z wieloznacznością czasowników. Podobnież jak zadania, w których uczeń musi dopasować odpowiednie tłumaczenie, to też już było. A więc jakby o tym nie będę w szczegółach mówić. Wróćmy do zadania nowego, a właściwie do moim zdaniem setu zadań, chociaż jest to rozdzielone na dwie części. Jest to krótki tekst, w którym uczeń musi uzupełnić luki wyrazami, które według niego pasują, wyrazami, które odgadnie, domyśli się, postawi w odpowiednim czasie, w odpowiedniej formie. Tutaj wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. Rzekłabym złośliwie aleluja, dla mnie jest to oczywiste. No, ale jest to tutaj podkreślone. Jak Państwo widzą, trzy niezbyt skomplikowane luki. Także to zadanie, ono jest nowe, ale tak naprawdę nie jest trudne. Jest wyraźna podpowiedź, że jednym wyrazem uzupełnić. Jest sformułowane dobrze i ewidentnie. Po nim następuje kolejne zadanie, w którym, i też nie znalazłam informacji, czy to jest świadomy zabieg. Mnie to bardzo zainteresowało, bo jeżeli tak, to zupełnie zmienia jakby
formy, możliwe formy pracy, jest ten sam tekst, identyczny, z zadaniem, które nazywa się szumnie gramatykalizacją, a więc zadaniem, gdzie uczeń musi uzupełnić podanymi wyrazami, ale wyrazy są podane w formie podstawowej, musi je odmienić, musi je przetworzyć. No i dwa dodatkowe. I tutaj są luki prawie takie same, za wyjątkiem jednej. Jeżeli jest to, teraz tak jak podkreślam, jeżeli jest to świadomy zabieg, jeżeli taka jest idea konstruowania tych zadań, by były to te same teksty, tylko z niewielką różnicą, to też jest to całkiem jakby dobre zadanie, bo jeżeli uczeń prawidłowo wykona zadanie 12, to będzie miał sporą podpowiedź w zadaniu 13, bądź na odwrót, jeżeli postąpi jakby no niechronologicznie i najpierw zabierze się za zadanie 13, to mu podpowie, w jaki sposób rozwiązać w 3/4 zadanie 12. Kolejne zadanie, które się trochę różni, ale to nie jest też, jakbym powiedziała, nic bardzo nowego, to są zadania, które na początku ja nazwałam transformacją, ale tak jak Państwo widzą, ta transformacja w tym konkretnym przykładzie polega na ułożeniu zdań z rozsypanki, na odmienieniu tych wyrazów, na dodaniu odpowiednich przyimków. Też moim zdaniem nie jest to trudne zadanie, bardzo długie polecenie, ale dosyć dokładnie opisujące, co uczeń ma zrobić. Podane są ilość wyrazów, wliczając to wyrazy podane, a więc też jest to jakaś informacja konkretna. Być może też takie rzeczy należy poćwiczyć, aby jakby nie były dla ucznia nowym i przerażającym, szczególnie te ilości wyrazów podkreślane, ale nie jest to szczególnie trudne zadanie. I jeszcze jedno zadanie nowe. Dla mnie bardzo fajne, ja lubię takie zadania. Nie wiem, czy równie fajne dla ucznia, gdzie operujemy czasownikami wieloznacznymi. Idiot dość, idiot film. Pierwsza zwiezda, zwiezda ekrana. To myślę, że nie powinno stanowić trudności jakby w pracy większej, bo jestem przekonana, że za każdym razem, kiedy jest to merytorycznie uzasadnione, to Państwo podkreślacie, że dość idiot, że człowiek idiot, że idiot film, idiot programa, także uczeń jest oswajany z wieloznacznością czasowników i klasycznie robi się to na sniać, snimać, że możemy sniać kwarciru, sniać kabutę na fotografii i tak dalej. Z tym pracujemy cały czas, to nie jest jakaś taka zmiana, która mogłaby szczególnie ucznia wytrącić z równowagi. Niemniej jednak warto zwracać na to uwagę i z tym pracować. Króciutko, proszę Państwa, o tworzeniu wypowiedzi pisemnej. Tutaj dużych zmian nie ma, ale chciałabym jeszcze podkreślić, a zaraz już przejdę do takich na gorąco sformułowanych podpowiedzi, w jaki sposób można z tym materiałem pracować. Tu akurat wybrałam zadanie, tak sobie pomyślałam, że może ktoś w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie wiem, zna mnie i słyszał, bo dał zadanie dla mnie, a więc znowu coś o biegach miejskich. Ale zadanie jest sformułowane, tak jak Państwo widzą, w sposób jakby klasyczny dla tego typu zadań. Jedyne, co się zmienia, to tak jak mówiłam, większy limit słów. Czy będzie więcej zadań maturalnych? Tak, ale nie w podręczniku, tylko w zeszycie ćwiczeń. Zapewniam i zaraz pokażę, żeby mi Państwo wierzyli, bo podręcznik jako materiał wieloletni i też ze względu na określony poziom podręcznika nie przygotowuje do matury. My bardzo bolejemy nad tym, będziemy starały się przemycać jak najwięcej zadań, jakoś tak troszeczkę zawoalowanych, żeby nikt nam nic nie zarzucił, ale na pewno już teraz w zeszycie ćwiczeń, za chwilę to pokażę, są tego typu zadania. Tutaj tylko szybciutko zwiększona długość, no i ta uwaga, która jest dosyć cenna, że uczeń nie będzie karany za przekroczenie limitu słów, no ale oczywiście wiemy, że im więcej natworzy, tym większa szansa, że coś tam
coś tam może niestety pomylić. Как с этим бороться? Tutaj pozwoliłam sobie sparafrazować znane powiedzonko, что такое не везет и как с этим бороться. I w paru punktach podsumować to, co do tej pory tak jakby w uwagach, w glosach rzucałam. Rozwijanie świadomości językowej. Wydaje mi się, że mogą temu służyć zadania, które wykonujemy z jednoczesnym komentowaniem. Wtaruj etaż, etaża, tu będzie A, bo jest to liczebnik 2, tu będzie dopełniać liczby pojedynczej. Taką pracę oczywiście zaczynamy od tego, że to my na początku jesteśmy komentatorem, ale powinniśmy też zachęcać, prosić, żeby uczeń czytając nawet prawidłowo rozwiązane, albo tym bardziej prawidłowo rozwiązane zadanie, komentował, dlaczego tak, a nie inaczej postąpił. Komentował po polsku, po rosyjsku, wszystko jedno. Zadania typu guided discovery, a więc takie jakby naprowadzone odkrywanie zasady. Oczywiście wiadomo, że tej zasady nie odkryjemy, bo ona jest odkryta, niemniej jednak warto pracować z uczniami w ten sposób, aby oni sami zauważali pewne prawidłowości, by wiedzieli z tym nieszczęsnym 1 rubl, 2 rubla, że jest to związek liczebnika i rzeczownika i w jaki sposób jedno wpływa na drugie. Autokorekta. Powinniśmy zachęcać do autokorekty. Jeżeli ktoś powie mnie zawód, a na pewno powie, bo i studenci mi takie rzeczy mówią, to ja zawsze staram się zadać od razu pytanie kawu ili kamu. I proszę, aby uczniowie też dokonywali takiej korekty. Zadania z nazwami lub pytaniami przypadków, albo jednym i drugim. Jeśli chodzi o część pisemną, praca z kluczem, tak jak już Państwu mówiłam, wyszukiwanie fragmentów, które podpowiadają rozwiązania z klucza, wyszukiwanie w tekście synonimów, antonimów, polskich, rosyjskich ekwiwalentów. Praca z dłuższymi tekstami. Tutaj widzę potencjał, jednocześnie trudność, bo podręczniki ze względu na jakby specyfikę budowy, one nie dają zwykle tekstów dłuższych. My będziemy walczyły o dłuższe teksty w czwartej części. Praca z grupą tekstów związanych tematycznie, związanych zadaniowo. Takie rzeczy też są ważne. Zadania gramatyczno-leksykalne z transformacjami. Za chwilę je pokażę, z konstrukcjami synonimicznymi. Uwrażliwienie na wieloznaczność słów. I tłumaczenie dwustronne, takie trochę zarzucone, już kiedyś przy metodzie gramatyczno-tłumaczeniowej często stosowane, tłumaczyliśmy na rosyjski i z rosyjskiego. Warto do takiego zadania wracać. Nie możesz nauczyć mnie, chociaż zestawim, co możemy Państwu zaproponować tak troszeczkę na pocieszenie, żeby nie było tak strasznie. Zadania związane z przekształceniem. Mamy już takie. Przekształć podane zdania, użyj konstrukcji. Zawsze warto w takie coś się pobawić. Jest to też wstęp do gramatykalizacji, do transformacji maturalnych. Jest to też coś, co pozwoli uczniowi rozwinąć zapas słów lub mówiąc kolokwialnie, naprodukować trochę więcej tekstu. Wyrazy, które to, co przed chwilą pokazywałam, zadanie związane z synonimicznością, z wieloznacznością czasowników. My uvidzieli na sajcie letnia agenda.ru, idealny kwartier, dnia naszego odpuska i zrazu ją sniali. My sniali czemodany i начали подготовку. A więc zadania, gdzie operujemy wieloznacznymi czasownikami. A сфотографировать, снять, уволить, к сожалению, мне надо, tak, tu by można powiedzieć уволить was z должности, brzmi logicznie, ale уволить nie pasuje do pierwszego zdania, a tam pasuje z kolei сфотографировать, ale nie pasuje do drugiego, a więc takie zadania będą się pojawiały i są już. Inne zadanie, które też jakby prowadzi ku zadaniom maturalnym, to zadanie, które rzeczywiście wzorowałam na tych transformacjach. Sokolowa arienduje niemalszyły kwartiru.
odrobinkę musimy chyba trochę więcej czasu, bo jeszcze mam kilka slajdów. Bardzo proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości, to jest dużo materiału. Tam, gdzie uczeń musi przekształcić. Zamiast arrendiru, arrenduju snimut. I tak dalej. Zadanie, które będzie polegało na i gramatykalizacji, i pracy słownikowej, przerobienie rzeczowników na przymiotniki. Takie coś też będzie przygotowywało trochę do zadań naturalnych. No i to troszkę kuriozalne zadanie polegające na przetwarzaniu tekstu rosyjskiego, transponowaniu go na język polski. Też takie zadania już mamy i tworzymy. No tak rzutem na taśmę, drodzy Państwo, nie sądziłam, że mi tyle czasu to zajmie. Dziękując Państwu za uwagę i cierpliwość i za to, że daliście się tak przytłoczyć bardzo dużą ilością informacji, chciałabym też ponownie przedstawić konsultantów językowych PWN, zapewnić, że mogą się Państwo z nimi kontaktować. Zarówno w sprawie oferty wydawnictwa, jak i Akademii, jak i w każdej innej, myślę, że sprawie związanej z nauczaniem. Cóż, drodzy Państwo, wygląda na to, że ja już przekroczyłam wszelkie limity czasowe. Trzecia część kiedy się pojawi? Mamy już pierwsze pozytywne recenzje ze strony ministerstwa. Składa się, że tak powiem, zeszyt ćwiczeń. Myślę, że jeszcze troszeczkę i już będzie. Tutaj widzę, że za mnie odpowiadają Państwo w redakcji. Ja ze swej strony chciałabym Państwa zapewnić, że będziemy starały się z moją współautorką jak najwięcej materiału okołomaturalnego i ćwiczeń przemycać, bo zdajemy sobie sprawę, że ta zmiana jest mimo wszystko ciężka gatunkowo. No niemniej jednak zawsze warto próbować i na pewno myślę, że na pewno nam się uda. Wiadomo, że jest to nowe, wiadomo, że jest to trudne. Mam też zapewnienie ze strony redakcji, że nie pozostawi Państwa samych jakby z tym problemem i być może będą tworzone jakieś materiały pomocnicze i jakieś wsparcie dla Państwa. Tym samym dziękuję Państwu za uwagę. Zanudziłam troszeczkę tym razem. Obiecuję, że przy kolejnym naszym spotkaniu będzie trochę bardziej rozrywkowo. Niemniej jednak uważam, że te informacje były, choć może niezbyt wesołe dla wszystkich, to ważne do przekazania. Myślę, że sobie poradzimy, ileby nie zmieniano i nasi uczniowie również. Przy naszej pomocy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I tak, Państwa praca u podstaw, ja jestem zawsze, ilekroć dostaję gotowy materiał, jestem zawsze pod wrażeniem. I uważam, że ja w porównaniu z tym, co Państwo robicie, to ja tylko tak sobie w takiej mydlanej bańce żyję i szlifuję to, co od Państwa otrzymuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru i zasłużonego już dzisiaj relaksu, odpoczynku. Do widzenia Państwu.